zaczęła się od tramwaju. Tak, tak. Od tramwaju różnorodności, no to jest jakieś nowe zjawisko. Taka nachalna promocja środowisk LGBT. To po prostu dziwi, bo panie redaktorze, no, osoby homoseksualne są wśród nas i oczywiście żadne akty dyskryminacji, nietolerancji wobec nich nie powinny mieć miejsca, ale nikt z nas też nie powinien swoją seksualnością epatować. No, żyjemy w społeczeństwie i tak naprawdę co kogo obchodzi, prawda? Jak ten człowiek w swoim prywatnym życiu, kogo on kocha, z kim on żyje, prawda? To są prywatne sprawy i w przestrzeni publicznej... Co więcej, to są intymne sprawy. To są intymne sprawy i w przestrzeni publicznej, no, nie powinno się o tym głośno mówić i epatować tym, prawda? A w ogóle czynić z tego jakiegoś takiego sztandarowego założenia programowego, no bo to do niczego nie do... To może wywołać skutek odwrotny, prawda? Bo tramwaj różnorodności, potem był jakiś polonez równości, prawda? Teraz karta LGBT i w ciągu swoich 100 dni prezydentury pan Rafał Trzaskowski, no, nie wiem, czym on zasłynął, prawda, bo jakoś to się nie przebiło. Przebiła się tylko karta LGBT+, więc to jak na 100 dni prezydenta stolicy, metropolii dwumilionowej, no to zdecydowanie za mało. Wczoraj odbywało się posiedzenie Rady Warszawy właśnie z dyskusją nad LGBT i zauważono, że brak było jakby dwóch głównych mężów opatrznościowych, czy ojców chrzestnych tej deklaracji, czyli pana Rafała Trzaskowskiego i pana Pawła Rabieja, który, jak pamiętamy, tam nawet trochę o krok w przód wyszedł, za co dostał troszeczkę taką ekierką po paluszkach, że z dziećmi, wychowywaniem dzieci przez małżeństwa homoseksualne to jeszcze trochę daleko. Ale ten brak to jest właśnie to, o czym pani mówiła. No jakże to? Twórcy, pomysłodawcy i przychodzi do dyskusji, ich nie ma. No ich nie ma. Zostawili panią wiceprezydent na placu boju. Nie przyszli bronić swoich pomysłów. No być może pan wiceprezydent Paweł Rabiej, no został, że tak powiem, troszeczkę odsunięty od tych spraw w cień, dlatego że no rzeczywiście poszedł w myśl tego, co mówi Platforma Obywatelska, za daleko, ponieważ oficjalnie powiedział, że najpierw są związki partnerskie, potem są małżeństwa homoseksualne, potem jest adopcja dzieci, z czym oczywiście się Polacy nie zgadzają, społeczeństwo się na to nie zgadza. On to wyartykułował, no i politycy Platformy Obywatelskiej uznali, że im to szkodzi, że w kampanii wyborczej o tym nie wolno mówić. O tym się powie po wyborach, tak? No, taktyka, prawda? Platformy Obywatelskiej znana nam wszystkim. Panów prezydentów nie było, nie bronili tego swojego sztandarowego projektu, a on wywołuje ogromne emocje w Warszawie, zresztą w całej Polsce, bo przecież inne duże miasta zapowiadają, że też takie karty przyjmą. No, proste ludzie tego nie chcą. Wszystko wygląda na to, że Gdańsk może być drugi w kolejności. Bo tam no więc właśnie, tradycje. A to tak przeczytawszy tę kartę, zastanowiwszy się nad tym, no możemy powiedzieć, że to jest jakiś szereg przywilejów dla tego środowiska, a ja myślę, że to środowisko nie potrzebuje ani przywilejów, po prostu potrzebuje takiego normalnego traktowania, tak jak nawzajem się traktujemy z szacunkiem. No, ale pani marszałek, pani Diduszko, słynna pani Agata, której mąż rejtanem kładł się na jezdni przed Sejmem, udając, że został mocno pobity przez policję. Okazało się, że to była próba sfingowana na potrzeby obrazu telewizyjnego. Otóż ta pani, mająca korzenie krytyki politycznej, powiedziała wczoraj na tym zebraniu, że nie można dzieci zostawiać na łasce rodziców na 100%, bo tak naprawdę dzieci są gwałcone i molestowane przez ojców, dziadków i wujów. To jest chore. Panie redaktorze, to jest chore. W jakim umyśle się mogły w ogóle zrodzić tego typu przemyślenia? Ja w ogóle... Wiedza. No to skąd ta wiedza? To są jakieś wymysły. To nie ma oparcia w niczym. Przecież dziecko, naturalnym środowiskiem dla dziecka jest jego rodzina. Są rodzice, matka, ojciec, którzy kochają, dziadkowie, wujkowie. No, przecież rodzina, dziecko w rodzinie jest zawsze traktowane z największą atencją, troską, miłością i czułością. I jeżeli jakieś zdarzają się patologiczne takie zachowania, one mają jednostkowy charakter. Tak
naprawdę. To przecież one prowadzone są różnego rodzaju badania, jeśli chodzi o przemoc w rodzinie, jeżeli chodzi o jakieś takie nadużycia w rodzinie. One pokazują, że tego w Polsce naprawdę jest, nie ma za wiele, prawda, takich, tego typu zachowań. Więc skąd pani Diduszko wzięła takie informacje, skąd ma taką wiedzę i dlaczego takie oskarżenia wobec rodziny artykułuje, ja naprawdę tego nie rozumiem, ale to jest całkowicie chore i to jest jakieś wynaturzenie po prostu. Pani senator, okazano dokumenty, które mówią o tym, że w czasie ostatnich wyborów samorządowych kandydaci do samorządu startujący z Koalicji Obywatelskiej mieli bonifikatę na reklamę w autobusach warszawskich w wysokości 80%, czyli reklama, która załóżmy by kosztowała 100 zł, ich kosztowała 20 zł. Co to jest? Co to jest? A to jest bulwersujące. Pierwsze słyszę o tym, panie redaktorze. Ja nie czytałam o tym. I to jest naprawdę... To tym się powinna zająć prokuratura, moim zdaniem. No ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w kampanii wyborczej można było stosować różne standardy wobec kandydatów, tak? No jeżeli w autobusach, to jest przecież firma publiczna, prawda, która ten transport tak, publiczny obsługuje, spółka miasta, no to powinny być takie same stawki dla wszystkich kandydatów. Jeżeli Koalicja Obywatelska miała tam takie zniżki, to jest wbrew prawu, tak? No i to jest skandal i można się tylko domyślać, że takie praktyki, no trzeba być bardzo uważnym, bo takie praktyki może będą teraz i w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego stosowane, ale to widać, że Koalicja Europejska, Platforma Obywatelska stosuje podwójne standardy, prawda, i wykorzystuje tam, gdzie może swoją po prostu przewagę i możliwości, no prawda, że poprzedniej kadencji wiemy, że rządziła pani prezydent Gronkiewicz-Waltz i musiało być przyzwolenie na takie praktyki. Bardzo, bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem była pani wicemarszałek Senatu Maria Koc, kandydująca z listy PiS do Europarlamentu z województwa mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Autopromocja. W Starcie Cywilizacji trwa. Kolejne tematy padają drzwiami i oknami. I właśnie o tym jest audycja Terlikowski na Francie. W środę po 20. Tomasz Terlikowski. Jerzy Krępeć. Sprawiedliwy wśród narodów świata. No przecież myśmy wszyscy wiedzieli, że to kara śmierci. No ale przecież to była walka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja byłem odważny. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się czwarta. Czas na informacje. Zapraszam. Program Rodzina 500+ jest programem dla przyszłości polskich rodzin i państwa, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podsumował 3 lata działania projektu. Dziękuję naszym drogim rodzinom za tak mądre, dobre pożytkowanie tych środków i obiecujemy, że tak długo jak będziemy, to się nie zmieni. Będziemy te programy rozwijać. Na ten program rząd przeznaczył z budżetu państwa już 67 miliardów złotych, dodała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. To pieniądze, które pozwalają na lepszy poziom życia polskich rodzin. To najważniejszy nasz program. Budowanie silnej, kompleksowej polityki rodzinnej. Od 1 lipca świadczenie będzie przyznawane także na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. To element zapowiedzianej przez Zjednoczoną Prawicę tak zwanej piątki Kaczyńskiego. Najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości przepisów uderzających w polskich przewoźników. Chodzi o zaostrzenie zasad delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym, które zwiększają biurokratyczne wymogi i podwyższają koszty. Są one niekorzystne dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Najwięcej jednak straci Polska, bo ma największą flotę transportową w całej Unii.
W sprawie przepisów zaostrzających zasady w transporcie międzynarodowym determinacja jest po obu stronach. Na szybkim ich przyjęciu zależy Komisji Europejskiej, która przed 2 laty je zaproponowała pod wpływem presji przede wszystkim ze strony Francji i Niemiec. Dla Polski i krajów naszego regionu to protekcjonistyczne zapędy i próba wyparcia z rynku ich firm oferujących tańsze usługi. Dlatego chcą one przeciągać pracę nad przepisami, by zajął się nimi już nowy Parlament Europejski po majowych wyborach. Nasi europosłowie argumentują, że kampania przedwyborcza nie sprzyja pracom nad przepisami, kiedy populistyczne i protekcjonistyczne hasła padają na podatny grunt. Do projektu przepisów zgłoszono ponad 1200 poprawek. Wiele z nich złożyli nasi europosłowie i dzięki temu właśnie głosowanie spadło z porządku obrad sesji plenarnej przed kilkoma dniami. To była wygrana bitwa, ale jeszcze nie wojna, bo temat powraca. Komisja Transportu Europarlamentu zajmie się poprawkami we wtorek. Na sesję plenarną pakiet ma trafić w czwartek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Byli premierzy Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka oraz wiceszef Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberacki. To kandydaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej na listach Koalicji Europejskiej w wyborach do Europarlamentu. Przedstawił ich lider SLD Włodzimierz Czarzasty. W okręgu wyborczym numer 4, to znaczy Warszawa oraz tak zwany Wianuszek, pan Włodzimierz Cimoszewicz. W okręg wyborczy numer 6, miejsce pierwsze, pan Marek Belka. Pan Leszek Miller, okręg wyborczy Wielkopolski, miejsce numer 2 i okręg wyborczy numer 13, województwo lubuskie i zachodniopomorskie. Na jedynce witamy wiceszefa Parlamentu Europejskiego, profesora Bogusława Liberackiego. Koalicję Europejską tworzą obok SLD, PO, Nowoczesna, Zieloni i PSL. Wybory do Europarlamentu 26 maja. Główna turecka partia opozycyjna twierdzi, że wygrała walkę o fotel burmistrza w 3 największych miastach – Stambule, Ankarze i Izmirze. Wcześniej na konferencji prasowej w Stambule Recep Tayyip Erdogan, komentując wstępne wyniki wyborów samorządowych, przyznał, że jego partia straciła kilka miast. Prezydent Turcji zapowiedział, że kraj czekają poważne reformy gospodarcze. Opozycyjna Republikańska Partia Ludowa twierdzi, że wygrała wybory w Stambule. Takie samo oświadczenie złożył też były premier, przewodniczący parlamentu Binali Yıldırım, kandydujący w tym mieście z ramienia rządzącej partii. Po przeliczeniu prawie 99% głosów różnica na jego korzyść była minimalna. Najwcześniej sytuacja wyklarowała się w Izmirze, gdzie rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju przegrała walkę o fotel burmistrza. Do ostatniej chwili toczyła się walka o stolicę kraju Ankarę, gdzie, jak wskazują dotychczasowe wyniki, wygrał kandydat opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej. Na niedzielnej konferencji prasowej prezydent Turcji oświadczył, że jego partia wygrała w większości miast, ale poniosła też straty. Przed nami bardzo ważny program reform. Przeprowadzimy potężny program gospodarczy, który opracowaliśmy zgodnie z naszymi celami, nie rezygnując z zasad gospodarki wolnorynkowej, zapowiedział Recep Tayyip Erdoğan. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I czas na prognozę pogody. Noc w przeważającej części kraju pogodna, tylko na południu i wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na Podkarpaciu. W dzień będzie słonecznie, temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 9 w Toruniu do 11 w Szczecinie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 5 minut po czwartej. Powtórka programu. Siedem razy 24. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są pan poseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, eurodeputowany. Pan... Dzień dobry, głosujący za wolnością w internecie. Będziemy rozmawiać o wolności w internecie również. Chwila spokoju, teraz się przedstawiamy. Pan senator Grzegorz Napieralski, wybrany dzięki poparciu też Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie. Pan witam poseł państwa. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Pani poseł Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15. Dzień dobry, pan Paweł Sałek, doradca prezydenta RP. Andrzej
Andrzeja Dudy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać także o wolności w internecie, ale w ogóle o wolności słowa i w ogóle po prostu o wolności. A najpierw rozpoczynamy od konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku i prezes Jarosław Kaczyński. Te wszystkie sprawy, to znaczy 500+, to znaczy emerytura, to znaczy zwolnienie od podatku PIT do 26 roku życia, obniżenie podatku i podniesienie sumy wolnej od kosztów pracy, wreszcie infrastruktura, rozbudowa komunikacji na terenie całej Polski, to 5, a plus to wolność. No właśnie, wolność również w internecie i z tej samej konwencji fragment wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego. Chcę z tego miejsca obiecać wszystkim naszym wspaniałym youtuberom, blogerom, influencerom, forumowiczom, wszystkim internautom, że będziemy walczyć o wolność słowa w internecie, że to jest dla nas niezbywalny imperatyw wolności gospodarczej. Drodzy internauci, jesteśmy z wami. No właśnie, sprawa tak zwanego Akta 2 w Parlamencie Europejskim jest, wszyscy wiedzą, jak została już przegłosowana. Pani pośle, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, no to Platforma Obywatelska się podzieliła. To nie jest tak, że wszyscy głosowali w ten sam sposób. Większość z głosujących europosłów Platformy głosowała za cenzurą. To pan poseł Ryszard Czarnecki. A byli tacy, którzy niczym Poncjusz Piłat, nie wiem, czy umyli ręce, ale byli na sali i chociaż płacą im za głosowanie, to nie zagłosowali. Wśród tych byli był przewodniczący delegacji Platformy w Europarlamencie, pan Janusz Lewandowski. Był też Jerzy Buzek wśród tych osób. Był też jeszcze kolejnych paru posłów Platformy. Więc no tutaj wyraźnie Platforma, wbrew temu, co mówiła 4 dni wcześniej, bo na konferencji pan poseł Michał Boni powiedział, że Platforma poprze te wolnościowe rozwiązania i wbrew temu Platforma Obywatelska zagłosowała przeciwko wolności, mimo że na przykład, tutaj muszę powiedzieć, że na przykład PSL zagłosował inaczej niż Platforma. Natomiast PSL przy tym szacunku ma 4 europosłów, Platforma z listy Platformy wybrała zostało 19 przedstawicieli w Europarlamencie i zachowanie Platformy jest absolutnie haniebne, jest za cenzurą, przeciwko wolności. Ba, niemiecki sprawozdawca tej regulacji. No, panie pośle, ale też dyskusja, która się toczyła w Polsce, bo to też o czym trzeba powiedzieć, pojawiły się białe strony na niektórych tak. polskich gazetach. Wydawał przynajmniej część pracy stali mocno za tym, żeby niemiecki sprawozdawca prawo przeszło. Tej regulacji Axel Voss, szło z partii pani kanclerz Merkel z CDU, powiedział wprost, że on zakłada możliwość ograniczania wolności słowa. No skoro tak, skoro już sam sprawozdawca mówi to jeszcze przed głosowaniem, że będzie cenzura, no to ona będzie. Ja rozumiem oczywiście wydawców. Rzecz w tym, że stworzono taką sytuację, że albo prawa dla autorów, artystów, albo i wtedy cenzura, albo brak cenzury. No, wydaje mi się, że to jest wylewanie dziecka z kąpielą. Tym dzieckiem w kąpieli są polscy internauci, nie tylko polscy, ale jestem polskim politykiem, muszę bronić interesów polskich obywateli, a więc polskich internautów. To, co zrobiono, to postawienie twórców przeciwko wolności, no jest rzeczą absolutnie skandaliczną, plus manipulacja, to w Europarlamencie no, zwykle bywa numerami artykułów, że numer artykułu 11 stał się 15, 16, 17, co utrudniło... Dobrze, pan senator Grzegorz Napieralski, a jakby pan głosował, gdyby pan był w Europarlamencie? Z tym jest duży problem, co się dzieje tak naprawdę, jeżeli chodzi o treści w internecie, bo nawet pani redaktor przed chwilą powiedziała, że twórcy też do końca nie mają jednego zdania i z jednej strony apelowali o to, żeby dbać o ich interesy, tak? O to, że tworzą na przykład, piszą wiersze, piszą powieści, tworzą na przykład dzieła sztuki i one gdzieś zostają. Nie, ja mam wrażenie, przepraszam, ja tego nie powiedziałam, mam wrażenie, że twórcy mówią akurat jednym głosem, to znaczy są absolutnie za tym prawem. Są też twórcy internetowi, którzy mówią... No tak, ale to jest jakby, to już jest, to jest już co innego. Więc jedni chcieliby bardzo jasnych, czytelnych, ostrych zapisów, mówię o twórcach, bo też się spotykałem, byłem przewodniczącym Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, to był bardzo złożony problem. Znaczy, moim zdaniem my, nasze prawo, czy w ogóle prawo unijne, wszyscy nie nadążamy nad rozwojem technologii, nad tym, co się w internecie dzieje, nikt nie ma na to pomysłu do końca, jak to zrobić. Bo z jednej strony mamy twórców, którzy tworzą obraz, dzieło sztuki, tak, i chcieliby na tym zarabiać pieniądze. Są tacy, którzy nie chcą, tak? Nagrają piosenkę, puszczają absolutnie
w internecie za darmo chcą, żeby ona się rozlała. Tak? I tylko tyle, taki mają cel. Natomiast są tacy, którzy tworzyli, czy tworzą swoje dzieło, tak, chcą na tym zarabiać, chcą być chronieni prawem autorskim. Tak? I nie są niestety, tak? Dlatego że te treści gdzieś się rozchodzą poza nimi. Nie ma gdzieś... W największych nośnikach można to jednak jakoś blokować, więc to też nie jest, panie pośle, no, tak, że panie senatorze, tak, że w największych nośnikach można, ale powiadam jeszcze raz, znaczy nikt dzisiaj nie jest w stanie tego porządnie uregulować. Temat tak, jest trudny na pewno, ale jak pan głosował? Bardzo skomplikowany. Ja bym się wstrzymał lub nie głosował na tym. Ja jestem zawsze zwolennikiem absolutnej wolności. Tak? I pamiętam, jako jeden z pierwszych parlamentarzystów pisałem do premiera, jeszcze wtedy Donalda Tuska, na przykład o dostępie do informacji publicznej, tak zwanym wypychaniu danych państwowych na zewnątrz, bo czym więcej danych, czym więcej informacji, które są dostępne dla wszystkich, a my tak naprawdę za nie płacimy, bo rząd, przygotowując analizy, pisząc ustawy, informacje różnego rodzaju, no, robi to za nasze pieniądze. Więc ja jestem za tym, żeby do tej informacji, tego wszystkiego było jak najwięcej, żeby była wolność internetu otwarta. Tak? Natomiast prowadziliśmy kiedyś, pamiętam, dyskusję i to był organizatorem tej dyskusji, tej debaty Urząd Patentowy w Polsce i naprawdę tęgie umysły polskiego prawa, twórcy nie byli do końca jednomyślni albo nie mieli pomysłu, co zrobić, żeby z jednej strony te treści oczywiście dawać nam, tak, wszystkim, żebyśmy mogli z nich korzystać, również coś tworzyć albo coś dla nich budować, tak, a z drugiej strony, żeby ochronić prawo. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście zawsze wszystko można ochronić, znaczy jeżeli powstaje, nie wiem, jakaś piosenka, no przecież to jest tak, że to nie jest dzisiejszy problem, dlatego że przecież, nie wiem, można sobie spokojnie wyobrazić 30, 40, 50, 100 lat temu, że ktoś coś tworzył, a ktoś to później powtarzał, czy nawet przypisywał sobie to tworzenie i na tym też zarabiał. Szybkie dwa przykłady, żeby pokazać, na czym to bardzo szybko. Bardzo szybkie, no to jeżeli na przykład wypychamy różne dane i na przykład pan poseł Czarnecki przegląda sobie dane na przykład, jeżeli chodzi o przestępczość w gminie Mokotów w Warszawie. Nie, no tak, dobrze, policji, ale to jest i on może na przykład na tym zrobić, ale, nie, ale ja rozumiem, to są państwowe dane, nie, ale za które płacimy, mamy do nich dostęp dotyczy, i zakłada na tym, i robi na tym biznes, ale robi na tym biznes, bo zakłada na przykład aplikację, gdzie jest najbezpieczniej na Mokotowie i on zarabia na tym, mówię poseł Czarnecki, i robi to wszystko zgodnie z legalnie, ja się tym nie zajmuję, ale też oczywiście robi to legalnie. Natomiast, tak, ale znowuż pan poseł Ryszard Czarnecki na przykład używa jakiegoś utworu, tak, twórcy i na przykład wykorzystuje go w kampanii wyborczej, a twórca mówi, ale przepraszam, ja chciałbym, żeby on za to zapłacił. I tu jest problem, bo nie ma tych regulacji. Nie, no jak nie ma, no przepraszam. Kampanii w Warszawie i ulica Warszawa się kontuje. Ale przepraszam bardzo, nie, no te takie regulacje są, no to tu nie można o tym mówić, no bo to jest absolutnie, te regulacje funkcjonują. Znaczy, jeżeli można pozwać do sądu, przecież to nie ma problemu, żeby to udowodnić i tutaj nikt nie może publicznie w żaden sposób odpłatny, znaczy dla zysku, dla jakiegoś innego zysku, a nie pieniężnego. Ale jakby na przykład mój utwór użył, to jak bym dochodzi? A dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo, jak byłby to utwór jakiegoś bardzo znanego twórcy. Pani poseł Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15. Znaczy, internet w ogóle to jest chyba taka ostatnia przestrzeń, w której rzeczywiście ta wolność, jeśli chodzi o ogłoszenie poglądów, niszowych poglądów i nie wpasujących się w jakieś tam trendy, które są bardzo często powielane i promowane przez różne inne media, była, tak? I gdyby nie ta wolność, to prawdopodobnie takich ugrupowań jak Kukiz 15 nie byłoby w przestrzeni medialnej, ponieważ no, nie byłyby dopuszczone, nie korzystając z pieniędzy podatników, więc nie miałyby możliwości opłacania różnych innych mediów. Więc absolutnie niedopuszczalne jest to, że rzeczywiście pod przykrywką praw autorskich, które są dla mnie bardzo ważne, oczywiście, że to jest ważne, natomiast, tak jak to już pani redaktor wcześniej wspomniała, dochodzenie i jakby ściganie kradzieży, no bo o tym trzeba mówić, jest możliwe w wymiarze sprawiedliwości, tak samo w drodze wymiaru sprawiedliwości, tak samo jak wszystkie inne przestępstwa, bo to nie jest tak, że tego się nie da ścigać. Problem polega na tym, że rzeczywiście wymiar sprawiedliwości działa źle i że to dochodzenie tych swoich roszczeń przez twórców jest kwestia 5-6 lat i to jest jakby problem. Natomiast tworzenie takich precedensów jak Akta 2 to jest naprawdę bardzo niebezpieczne zjawisko, dlatego że myślę, że większość eurodeputowanych, która głosowała nawet nad tym prawem, nie wie i nie jest w stanie do końca przedstawić, jak w praktyce te duże korporacje, czy duzi dystrybutorzy tych sieciowi będą wprowadzać te filtry jako narzędzia, które będą wyłapywać. Więcej. To znaczy nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić, jak ten mechanizm będzie działał za rok, dwa, trzy, cztery i w jaki sposób będzie, mówiąc szczerze, to już stosował cenzurę w ogóle prewencyjną. Daje się poważne narzędzie cenzury i w momencie teraz
jakby chronienia prawa autorskie, a za chwilę może szerzenia różnych innych poglądów politycznych zostanie wykorzystane. I to naprawdę jest bardzo niebezpieczne i rzeczywiście jedno, co mnie dziwi, ale to właśnie wynika może z tego, że o tym było mało w przestrzeni medialnej, że rzeczywiście jak w innych państwach młodzi internauci, ludzie, którzy mają tą przestrzeń wolności w tym internecie, naprawdę wyraźnie się nie buntowali, dlatego że to jest bardzo niebezpieczny precedens i tak jak rozumiem to, że rzeczywiście twórcy nie chcą być okradani, tak też nie jestem w stanie zrozumieć, że ograniczanie wolności, z czym mieliśmy wielokrotnie do czynienia, bo ja też chcę wspomnieć, że ostatnie chyba półtora roku też to, co my głosowaliśmy w Parlamencie Polski przeciw, jak pojawiły się w obszarze ustawy przeciwdziałania z dystrybucji czy sprzedaży dopalaczy, też pojawiły się niebezpieczne precedensy związane z tym, że część urzędów takich jak Sanepid czy inne instytucje będą miały możliwość bez drogi sądowej na przykład likwidowania różnych stron internetowych czy blokowania działalności w internecie. To są niebezpieczne precedensy, które naprawdę mogą mieć poważne konsekwencje w przyszłości, jeśli chodzi o cenzurę internetu. Pan poseł Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ciągle istnieje wrażenie, że internet jest taką przestrzenią, która jest praktycznie wolna od wszystkiego i tam żadne zasady nie obowiązują. Natomiast jeśli chodzi tu o Parlament Europejski, no to chyba zbyt głęboko sięgnął do wzorców sprzed prawie 100 lat, bo Włodzimierz Iljicz Lenin mówił, że wolność jest tak cenna, że trzeba ją reglamentować, więc mamy do czynienia z reglamentacją wolności w Parlamencie Europejskim. W mojej ocenie zupełnie niepotrzebno, natomiast rzeczywiście Parlament mógł się skupić nad tym, jak wprowadzić zapisy albo zostawić to państwom członkowskim w zakresie ochrony własności intelektualnej twórców i doprecyzowanie tego elementu powinno mieć miejsce, a nie kwestia, że tak powiem, prewencji czy cenzury prewencyjnej w mediach społecznościowych. Widać, że chyba wszyscy odczytali, że głos wyborców jest zdecydowany i wszyscy mówią w zasadzie jednym sposobem. Panie redaktor, to nie jest sposób. Tak, bo proszę zwrócić uwagę, że i przy akta 1 i także w tym głosowaniu europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego zachowują się niezmiennie. Ale panie pośle, to, że ktoś się wsłuchuje, partie wsłuchują się w głos wyborców, tak akurat dobrze. To nie jest zarzut. Znaczy na pewno na listach Koalicji Europejskiej będzie dochodziło do dyskusji tutaj w tej sprawie. Pan poseł Zbigniew Gryglas porozumie. Proszę Państwa, ja myślę, nawiązując do wypowiedzi pana senatora, ja myślę, że zbyt często używamy tutaj tego argumentu ochrony praw autorskich po to, żeby w istocie bronić tą regulację. No rzeczywiście jest tak, że rozwój technologii spowodował, że te dzisiaj utwory mają taką bliżej nieokreśloną formę często. Kiedyś kupowaliśmy płytę winylową czy kompakt CD, było wszystko jasne, że kupując tą płytę czy właśnie dyskietkę płaciliśmy także za prawa autorskie. Teraz jest trudniej o te prawa zadbać, ale prawo istnieje i ono jest egzekwowane i to nie jest niemożliwe, więc panie senatorze, nie można... To jest tak, z jednej strony jest rzeczywiście trudniej, choć nie wiem, czy tak do końca dużo trudniej, ale z drugiej strony te wszystkie technologie, które w tej chwili w tym złym kontekście są przedstawiane, one wszystkie też dają ogromną szansę rozwoju artysty. Znaczy to nie jest tak, że to jest tylko zło. To jest coś, co go po prostu próbuje. Świat ma dwie strony. Rzeczywiście ja muszę Państwu powiedzieć taką zabawną historię. Kiedyś jeden z dyplomatów amerykańskich powiedział mi tak, moja żona wróciła z bazaru dziesięciolecia, z stadionu dziesięciolecia, byłem młodszym, przypominam, że był kiedyś taki bazar w Warszawie, kupiła najnowszą płytę Madony. I ona powiedziała tak, że jeszcze w Waszyngtonie, w Nowym Jorku nie było tej płyty, a już na stadionie dziesięciolecia w Warszawie Polak potrafi, się ta płyta okazała, więc to taka dygresja. Ale dziś Polska jest centrum światowej kultury. Tak? Ale wróćmy do meritum. Proszę Państwa, no Platforma Obywatelska tak bardzo wiele mówi o demokracji, o potrzebie zachowania wolności. No, ten internet jest bardzo ważny z punktu widzenia krzewienia tych wartości demokratycznych i wolności, która jest podstawą tej demokracji. Internauci mogą sobie
przeczytać różnego typu analizy, jak pan powiedział, mogą polemizować z nami, politykami, ale to niezwykle cenne dla budowy demokracji. Więc jak przyszedł taki moment, sprawdzam, czy rzeczywiście państwo jesteście za tą demokracją, no to pan mówi tak, pewnie bym nie głosował, część osób zagłosowała przeciwko, część się wstrzymała. Ale też trzeba przypomnieć, że ci, którzy byli zdecydowanie przeciw, czyli po prostu głosowali przeciw, to są ci, którzy odchodzą z tej polityki europejskiej, już przynajmniej z listy koalicji europejskiej. Ja muszę państwu powiedzieć, że mam... Kazimierz Ujazdowski, no Danuta Hibner, to nie będzie walczyć, ale jest na przykład pan Bogdan Zdrojewski, pani Julia Twittera, pan... Ja muszę państwu powiedzieć, że mam dosyć długie takie doświadczenie w nadzorze właścicielskim. Pamiętam, to trochę per analogia, jak przychodzili członkowie rad nadzorczych i mówią, panie dyrektorze, ja nie wiem właściwie, jak się zachować, czy się wstrzymać od głosu, czy po prostu wyjść z głosowania. Ja zwykle wtedy sugerowałem, żeby takie osoby po prostu wymienić, żeby już dalej nie pracowały, bo jeżeli ktoś nie ma konkretnego zdania, to przepraszam. Zdaje się, że Grzegorz Schetyna miał podobną intuicję, bo właśnie wymienia przynajmniej część tych osób. I szybko pan, na takie, która będzie pan wiarygodność polityce jest najważniejsza. Ja może dorzucę jeszcze do tej dyskusji, ponieważ pan prezes Jarosław Kaczyński wypowiadał się też o całej piątce, czyli tych propozycjach, tam jest między innymi 500+, ale zdaje się, że się podobają, panie pośle. Zdaje się, że za chwilę będzie pan miał głos. 13. emerytura jest sprawą paskudną. To jest wypowiedź pana Marka Belki, dzisiejszej koalicji europejskiej w Łodzi. Mówił również o tym, że w kontekście 500+ w dłuższej perspektywie nie będzie szans na finansowanie tego prezentu. Jest też list w sprawie zachowania dyscypliny budżetowej, tam w zasadzie można powiedzieć, całe zaplecze ekonomiczne Platformy Obywatelskiej się podpisało. Są ministrowie, wiceministrowie. Ja nawet znalazłam takiego pana, który być może już uszedł naszej pamięci, a który zajmował się, był takim pełnomocnikiem wprowadzenia Polski do euro. Pan Ludwik Kotecki. I znalazłam też jego wypowiedź. 2009 rok. Mówił wtedy w rozmowie z portalem Forsal, że harmonogram jest aktualny, realizowany i w 2012 roku będziemy w euro. Dzisiaj apeluję. Panie redaktor, szanowni państwo, jeszcze na chwilę wrócę tylko do sprawy akta 2. Ja chcę powiedzieć bardzo szybciutko, że w ogóle 5+ to jest niezła ocena w szkole, jak się patrzy, więc dobrze, że taka ocena dzisiaj jest i że 5+ funkcjonuje w szkole, nie tylko. Ale wracając na chwilę do tej sprawy związanej z wolnością w internecie, proszę zauważyć, że Polska na Radzie Unii Europejskiej głosowała przeciw wspólnie z kilkoma innymi krajami. To warto jest podkreślenia. Druga sprawa, inicjatywa co do tego, żeby prawa autorskie w sieci chronić, jest słuszna. Natomiast ja mam wrażenie, że w tym momencie doszło do pewnego wypaczenia, no bo jeżeli ma mieć podatek od linkowania, to jest bardzo poważny problem. I chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, to co wczoraj pan prezes Kaczyński mówił, że będzie podejście takie w Polsce, chodzi o implementację tej dyrektywy, żeby ona była jak najbardziej korzystna dla internautów. I uważam, że to jest możliwe, dlatego że dyrektywa wiąże co do celu państwo członkowskie. Nie jest bezpośrednim aktem prawnym, tak jak rozporządzenie unijne, które wprost wiąże całe państwo członkowskie, tylko ma zrealizować cel. Więc tutaj jest przestrzeń, uważam, formalno-prawna, która pozwoli na to, żeby te, tak jak się słyszy, restrykcyjne zapisy tej dyrektywy w Polsce w pewien sposób były złagodzone. Dobra, a teraz dwa zdania na temat jest projekt rządowy, który ma wprowadzić podatek od urządzeń, od tabletów i telefonów właśnie w ochronie... To pan Grzegorz Napieralski, który będzie miał czas już za mocno. Jeszcze ostatnie zdanie, ta ustawa, jak będzie w Polsce wprowadzona implementacja dyrektywy, no jednak zobaczymy, kto będzie płacił za te wszystkie algorytmy i tak dalej, bo będą koszty wdrożenia ustawy. Ale przechodząc do spraw związanych z euro. Szanowni państwo, ja mam wrażenie, że bardzo dużo się obecnie mówi na ten temat, pojawiają się cały czas te głosy, natomiast dzisiaj jest sytuacja taka, że na te cztery podstawowe punkty,
punkty związane z wprowadzeniem euro w Polsce, jeśli mówimy o... Ale my o euro to nawet nie rozmawiajmy, bo to tylko... zostawmy to euro. No. Tak, tylko... Ja tylko pana Koteckiego wymieniłam, bo jest sygnotariuszem listu, może się komuś nie kojarzyć, co to za ekspert, bo się podpisał jako ekspert, a to jest ten ekspert, który... miał nas w 2012 roku wprowadzić do strefy euro. No. Nie, no to są oczywiście stare czasy, rzeczywiście. No, ale taka dzisiaj, moda, dzisiaj kiedyś, recenzuje kiedyś rząd. Taka moda, mówi, że... Pan Kotecki wie się żywy jak Lenin. No, kilkanaście lat temu rzeczywiście było, tak była ogromna moda na to, żeby to w Polsce euro wprowadzać i dzisiaj no, jak te moda? Osoby to był rządowy mówią program. W przestrzeni medialnej. Donald Tusk w 2008 roku w Krynicy na forum ekonomicznym zapowiedział, że się euro nie zajmować, Pan Kotecki sam o sobie przypomniał, ale dobrze, pan senator Grzegorz Napieralski. Czy 13. emerytura jest sprawą pacjentów? Ja tylko jedno szybkie zdanie do tych praw autorskich, bo to naprawdę bardzo ważna debata i dyskusja. W Polsce też nie wolno jest płytać. Otóż z jednej strony państwo tutaj powiedzieliście wolność, jak najwięcej wolności, słusznie, a z drugiej strony rząd przygotowuje projekt właśnie, żeby chronić twórców albo żeby zdobywali dla nich pieniądze. Chce opodatkować tablety czy smartfony właśnie, żeby nie było tego kopiowania czy rozproszenia. No więc pytanie, czy na przykład dzisiaj każda Polka, która kupi tablet i zapłaci więcej za niego w ramach właśnie tej ochrony praw autorskich, to jest dobry pomysł czy nie? No, jest dzisiaj duży problem i tu słucham pana ministra z taką dużą nadzieją, że faktycznie ta debata w Polsce dotycząca polskiego prawa... 13. emerytura jest sprawą paskudną? Cytat z Marka Belki. O wprowadzaniu, już tylko dokończę. To nie, ale panie senatorze, przepraszam bardzo. Wracamy do emerytury. Mój pogląd jest taki, jeżeli chodzi o emerytury, że oczywiście one muszą być podniesione. Wszyscy mają ten sam pogląd. Ale nie mogą być podniesione jako 13. emerytura w maju przed wyborami, tylko powinna być ta podwyżka comiesięczna, duża waloryzacja tych emerytur, tak, żeby każdy emeryt, każda emerytka swobodnie w Polsce mogli żyć za to, co pracowali. Ja się obawiam, że zamysł rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej tej 13. emerytury nie jest chęcią poprawienia jakości życia emerytów i rencistów w Polsce, tylko jest chęcią po prostu namówienia ludzi do głosowania, bo gdyby faktycznie chodziło o emerytów i rencistów i o ich polepszenie ich życia, to taki projekt powinien się pojawić w zeszłym roku, pod koniec roku przy konstrukcji budżetu i od stycznia każda kobieta, każdy mężczyzna, który jest na emeryturze w Polsce powinien dostawać o te 100 zł panie więcej do emerytury. To prezent? Które 500+? No, którykolwiek. Może być na pierwsze dziecko i na drugie i na trzecie. To prezent? No tak mówi lider waszej listy. No to prezent. I mówi, że to prezent, na który nie będzie pieniędzy. Znaczy to nie jest prezent. No, rozumiem, że to ale jest... Określa, takiego określenia. Ale no, ja nie jestem adwokatem lidera listy. Proszę mnie tego... Do takiej roli mnie nie... No, bardzo proszę. To też... 500+ jest, rozumiem, programem wspierania rodzin. Pytanie tylko, czy nie powinno być kryterium dochodowe. I to jest dzisiaj debata, która toczy się w Polsce, uważamy jako uczciwa i solidna. To, że trzeba rodzinom pomagać, szczególnie w wychowaniu dzieci, czy w inwestycji w dzieci, to jest poważna debata i na tym się trzeba skupić. Ja bym ją jeszcze rozszerzył właśnie tak, żeby ta inwestycja w nasze dzieci, czyli w naszą przyszłość, wszystkich, które siedzą przy tym stole, nie była tylko tym otrzymaniem 500+, bo to jest za mało. To jest cała inwestycja, również cały system edukacji, szkolnictwa wyższego. O szkołach no, będziemy rozmawiać. I to jest ważne, bo ja bym chciał to kompleksowo rozwiązać, bo samo 500+ może być za mało, jeżeli chodzi o inwestowanie w dzieci. 13. emerytura, 500+. To są słowa, które pokazują istotę rzeczy, a ponieważ to nie tylko pokazuje pewną pogardę dla ludzi, ale także pokazuje plany na przyszłość. Pan Marek Belka nie przypadkiem jest numerem 1 na liście łódzkiej, a więc w zasadzie ma pewny mandat. Postawił na niego przewodniczący Grzegorz Schetyna. Jest no, przecież zdanym ekonomistą, jeżeli takich ekonomistów słucha Platforma Obywatelska, no to wiemy, co będzie po wyborach, jeżeli Platforma wygra. No, chyba, że pan profesor Belka mówił w zupełnie innym kontekście i mówił, że to jest za mało. Ta trzynastka znaczy, no, to jest za mało, znamy, a powinno być więcej. I dlatego pana, mówi, że paskudna znamy sprawa. Znamy pana prezesa Marka Belkę, który skądinąd jako prezes NBP w skali rocznej zarabiał o 100 tysięcy złotych więcej niż prezes Glapiński. Ciekawostka, chociaż parę lat temu wpłynął tą funkcję, miał finansować 100 tysięcy więcej. Natomiast wracając do tej trzynastki, no to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że przecież ten to jest sygnał,
że bardzo opiniotwórcze kręgi, na które stawia PO, będą namawiać Platformę, żeby tą trzynastkę wyrzucić do kosza na śmieci. W tym kontekście przypomnę wypowiedzi pana Artura Szłapki z Nowoczesnej, pani Katarzyny Lubnauer i zapowiedzi, że będą głosować przeciwko 500+ na pierwsze dziecko. Koalicja Europejska jest bardzo podzielona, jest bardzo skłócona, nie jest żadną jednością, chodzi o opozycję. No, ale Grzegorz Schetyna w zeszłym tygodniu mówił, wszystko, co zostało dane, zostanie zachowane. Tak, a zaraz po tej wypowiedzi nastąpiły wypowiedzi polityków Nowoczesnej i tegoż pana Marka Belki, które zupełnie podważają słowa przewodniczącego Schetyny. Nie wiadomo, czy w ogóle politycy Nowoczesnej w najbliższych wyborach parlamentarnych będą na listach koalicji. Na razie są częścią Koalicji Europejskiej i co więcej Platforma sprzedaje ich udział w tej koalicji jako taką jedność opozycji. Się, taką częścią, to nie jest jedność, to jest kakofonia. Mówią różnymi głosami całkowicie sprzecznymi. Słyszymy pani poseł Nowoczesna, klasa Ignacy Krusu. Chyba PSL na organizację Krusu nie pójdzie. Oczywiście, że pieniądze, które trafiają w transferach socjalnych, to pan poseł Sawicki, który za chwilę będzie mógł się wypowiedzieć, ale teraz nie przeszkadza pani poseł. Co do celów, jakby Kukiz 15 jest zgodny, że pieniądze, które trafiają z transferów socjalnych do grup najbiedniejszych, a niewątpliwie emeryci w Polsce to jest grupa najbiedniejsza, to jest grupa, której poziom ubóstwa jest największy, są potrzebne i co do celów zawsze się w tej kwestii zgadzamy, natomiast bardzo często różnimy się w sposobie dystrybucji tych środków i w sposobie tego, że obok prostych transferów i obok tego, że pieniądze zostaną w rodzinach, powinny się znaleźć poważne reformy państwa, które ograniczą koszty bardzo drogiego państwa, które niestety cały czas rosną. I w przypadku, kiedy pokazujemy i mówimy o całej piątce pana Kaczyńskiego, my pokazaliśmy inną, prostą perspektywę. Gdyby obniżyć sukcesywnie PIT każdemu Polakowi, pracującemu, emerytowi, nauczycielom, pielęgniarkom, rencistom do 10%, to całość tego kosztowałaby budżet państwa 45 miliardów, czyli o 5 miliardów tylko więcej w prognozie tej, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, a pieniądze trafią do niektórych tylko. I to, co policzyliśmy, to mniej więcej od 300 zł do 600 zł każdemu, kto ma jakikolwiek dochód w Polsce, zostałoby co miesiąc w kieszeni, więc de facto jest to realnie więcej na życie. Natomiast 5 miliardów, które brakuje, prosto pokazywaliśmy w budżecie, pokazywaliśmy zmiany, że na przykład nieefektywne urzędy pracy, które tak naprawdę dystrybuują 12 miliardów złotych, które właściwie nie przynoszą żadnych efektów, bo to potwierdził NIK, każdego roku potwierdza, są po prostu wydawane źle i można byłoby przenieść je, wprowadzając propozycje naszej reformy, na przykład na realizację tego postulatu, który nie podzieliłby ludzi i nie uzdawałby tym pieniędzy, który uważa, że tym trzeba dać, a tamtym nie, tylko rzeczywiście pozwoliłby się ludziom spokojnie bogacić. Więc my zawsze mamy taki pomysł, który po prostu pozwala taniej dystrybuować te środki. Przypomnę, 6 tysięcy urzędników w ostatnim roku, to są dane GUS-u, więcej. Od 90 roku ze 190 tysięcy zatrudnionych do 440 tysięcy zatrudnionych w administracji, nie w bezpośrednich usługach, nie nauczycieli, nie pielęgniarek, ale tak naprawdę administratorów, którzy w jakiś sposób przyczyniają się tylko do tego, że transferują środki socjalne, więc oprócz tego, że pieniądze trafiają do ludzi, co jest bardzo potrzebne, powinno... Proszę, nie szczuć na urzędników. Nie, panie przewodniczący.
frakcję Platformy Obywatelskiej, to Wrocław i Grzegorz Schetyna. Rozliczymy minister Zalewską ze zniszczenia polskiej szkoły. W przyszłym tygodniu Platforma Obywatelska zgłosi wobec niej w Sejmie wotum nieufności. Pan poseł Ryszard Czarnecki. To z promptera czytał, czy to... A, nie wiem, a nawet jak? No, to mam pytanie, pytanie, nie, tak się pyta po prostu. Jarosław Kaczyński mówi z głowy. A natomiast no, co do Platformy Obywatelskiej, skrót przez Polaków rozszyfrowany jako PO puste obietnice, no to seryjne składanie wniosków o wotum nieufności zawsze się kończy tym, że są one odrzucane i co jest jakby rzeczą dość oczywistą i powiem szczerze, że... No dobrze, ale jest to też demonstracja opozycji, która pokazuje niezadowolenie. Nie wiem, czy on składał, panie ministrze, pan wie, to jest bojeckie prawo opozycji, składanie wniosków, które nie mają żadnych szans. Ja nie śledzę faktu, no, ten wniosek zostanie odrzucony, możemy się założyć, panie ministrze, ale nie, ja nie jestem hazardzistą, nic się nie zagadał. No dobrze, to w takim razie pan senator Grzegorz Napieralski. To, co dzieje się w polskiej edukacji, jest przerażające. Z jednej strony mówimy co o... Co się działo? Co się dzieje? 400 tysiąc nauczycieli zwolniliście. 400 tysiąc nauczycieli. Panie, panie pośle, co się dzieje dzisiaj w edukacji? Proszę porozmawiać z młodymi dziewczynami, chłopakami, którzy będą za chwilę pisać egzamin. Proszę zobaczyć, co dzieje się dzisiaj w gimnazjach, co dzieje się dzisiaj w szkołach podstawowych. No, ja mogę to panu bardzo dokładnie... W czasie egzaminu jest skandale. Mogę to panu dokładnie opowiedzieć, ponieważ moja córka chodzi do gimnazjum, gdzie brakuje nauczycieli. Nauczyciele się zwalniają, bo nie mają dobrych pensji. Idą do innych firm, do innych miejsc pracy, gdzie zarabiają więcej, panie pośle, gdzie zarabiają więcej i są to często niegodne miejsca dla nich, dla nauczycieli, dla ich doświadczenia i dla no dobrze, ale panie senatorze, ostatnia podwyżka dla nauczycieli wcześniej była w 2012 roku, z czego szanowni państwo, jest totalne zamieszanie w edukacji. Ja widzę to, co się dzieje u mnie w domu, po mojej córce, jak ona to przeżywa, jak jest załamana, jak jest psychicznie wykończona, tym, czy ona się dostanie do liceum, czy będzie egzamin i na tym wszystkim tracą dzieci, a także ich rodzice. I to jest wina dzisiaj pani minister Zalewskiej. I nie będzie pan dzisiaj odróżył, może pan krzyczeć piękne hasła o różnych hurtowych składaniach wniosków o wotum nieufności, ale pani minister Zalewskiej to się należy. I to jest wniosek, i powinniście ją dawno już odwołać, naprawdę wprowadzić dobrego ministra, który będzie wiedział, jak to naprawić, to, co przez te lata zepsuła, i ratować sytuację. Ale wyjdziecie na twardo, staracie się z nauczycielami, doprowadzacie do totalnego kryzysu. Ja pamiętam, tak, 2015 rok, przepraszam, ja panu... Ale ja panu... Historia, ale zapomniał w użycie ręciem był. Ale nie, moment, panie pośle, przepraszam, 2015 rok, pani Kluzik-Rostkowska mówi nauczycielom tak, nie ma pieniędzy, nie będzie, poza tym podnoszenie wszystkim, tak samo, przypominam, że to jest postulat ZNP, to jest rzecz bez sensu, nie można każdemu dawać tak samo, dlatego, że to jest niesprawiedliwe i tak dalej, i tak dalej. To są wypowiedzi. Panie dyrektor, jest rok 2019, w szkołach brakuje nauczycieli, odchodzą, bo zarabiają marne pieniądze, nie są traktowani poważnie, nie ma nauczycieli do języków. A w 2015 roku zarabiali dobrze? Panie senatorze, czy w 2015 roku zarabiali dobrze? Pamiętam sytuacji w roku 2014, 13 czy 12, żeby dyrektor szkoły powiedział nam, rodzicom, że nie ma dzisiaj możliwości zatrudnienia nauczyciela do informatyki. Nie pamiętam takiej sytuacji, panie redaktor. Nie pamiętam sytuacji takiej, że w szkole drugiej mojej córki... Nie pamiętam takiej sytuacji, jak teraz, że nie ma nauczycieli do nauki języków, nie ma nauczycieli do języka, do fizyki, do chemii. Panie senatorze, 1050 szkół zamkniętych za rządu Platformy i PSL-u. Pan syna w gimnazjum w ostatniej klasie, daj Boże, ma wszystkich nauczycieli do każdego przedmiotu. Może jakiś dyrektor trefił pana w szkole, znaczy w szkole pana... Szkoła państwowa. No u mnie też państwowa, publiczna, pod Warszawą, małe miasto. Pani poseł Agnieszka. Ja mam córkę na studiach i wielu jej znajomych, młodych ludzi mówi, że cały czas ma takie plany i się zmieniło, że po swojej skończonej edukacji wyjadą z tego kraju, ponieważ bardzo słabo widzą tutaj perspektywę do swojego rozwoju i także jeżeli mówimy o tym, jak młodzi ludzie postrzegają, to możemy się tutaj spierać.
na temat tego, jak właśnie dalej widzą perspektywę w naszym kraju. Co do tych konwencji, ja szczerze powiedziawszy, to ja już nie czytam celów tych konwencji. Ja nie bardzo wiem, ale to zostawmy konwencję. No padły słowa, padła zapowiedź, będzie wotum. Jak to pani ocenia właśnie sytuację, którą podobnie jak ten cel konwencji. Tak za bardzo nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tymi wotum zaufania, ponieważ one są absolutnie nieskuteczne. Kosztują w polskim parlamencie trochę pracy, ponieważ jeden dzień to jest 1 000 000 złotych polskiego parlamentu. Zajmujemy się rzeczami, które tak naprawdę i tak nie mają w perspektywie żadnego mieć efektu, oprócz tego, żeby wybudzać emocje wśród społeczeństwa. Mamy czas, kiedy przygotowujemy się do eurowyborów. Powinniśmy proponować Polakom konkretne rozwiązania i jak chcemy ich reprezentować, ich interesy w eurowyborach. Zamiast drogich konwencji, ja przypomnę, jedna kosztuje około 60 tysięcy. To są pieniądze podatników, to są subwencje partyjne, które rzeczywiście pokazują mi puszeniu piórek polityków, którzy przez wiele, wiele lat przyciągnęli nas do sytuacji, w której rzeczywiście młodzi ludzie chcą wyjechać, bo wszystko na to się składa, zaczynając od edukacji, po brak perspektyw rozwojowych, po drogie koszty pracy. I nagle oni też chcą pieniądze, które dla nauczycieli mogłyby być, a przez tyle lat zginęły po drodze polityków, którzy obecnie chcą reprezentować. Pytanie jest takie, czy tych pieniędzy po prostu trzeba dokładać i także dokładać każdemu porówno, bo mamy też analizy, ukazał się kilka dni temu przeciek, można powiedzieć, do mediów, przynajmniej we fragmentach. Raport przygotowany na potrzeby jednego z ministerstw i z tego wynika, że polska szkoła jest szkołą opartą o model XIX-wieczny. Ja rozmawiałam w piątek w Sygnałach Dnia z panem profesorem Kleiberem. Pytałam go też o mentalność nauczycieli, o ich sposób nauki. On był wobec tego bardzo krytyczny. To w końcu on, jako wykładowca akademicki, później dostaje ten, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie i trochę przemysłowo, produkt polskiej edukacji, czyli tego młodego człowieka. I to nie jest tylko tak, że jest mało pieniędzy, że jest wszystko cacy, wszystko w porządku, nauczyciele są cudowni i tak dalej, tylko jest mało pieniędzy. No powiedzmy to szczerze, nie są cudowni. Nie ma pani takich doświadczeń jako matka? Bo ja na przykład mam mnóstwo takich doświadczeń, że spotykałam na swojej drodze beznadziejnych, źle wykształconych, kompletnie nieprzygotowanych do pracy nauczycieli, ale oni dzisiaj również chcą mieć 1 000 złotych na rękę. Nie, to pani redaktor, to możemy mówić, że również na drodze spotkaliśmy dobrych, wspaniałych nauczycieli, którzy są źle wynagradzani i źle zarabiają, ale są niedoceniani za swoją pracę. Ale to pracę. Prawda, tylko że my cały czas mówimy tylko to, co pan. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, że w polskim oświacie akurat przez co 4 lata, albo nawet i częściej, co chwilę dokonuje się przewrotu, jeśli chodzi o programy pedagogiczne, jeśli chodzi o układanie różnych struktur organizacyjnych. To jest kwestia programów, to jest kwestia nauczania samych nauczycieli. No tak, ale to jest długa natomiast droga. Trzeba nie ma uczyć. Stabilności, nie ma takiego poczucia, że ci nauczyciele albo to, że dzisiaj metodyka nauczania na studiach nauczycielskich jest sprowadzana do jakiegoś minimum. Nie, to przede wszystkim nauczyciele w tej chwili w ramach tych takich reform, które fundują im politycy, bez ich udziału, bez konsultacji, najczęściej zmiany z nimi, są doprowadzeni do sytuacji, w której... Dobrze, dokładamy nowy wątek, za chwilę ale panie redaktor, skończę, ponieważ przede wszystkim zajmują się wypełnianiem różnych dokumentów, papierów, które zajmuje im czas, a tak naprawdę nie mają czasu na dydaktykę. Proszę się spotkać też z nauczycielami, którzy przede wszystkim wypełniają papiery, no pani poseł. Właśnie o to chodzi, że my o nauczycielach rozmawiamy bez udziału tych nauczycieli i to jest też podstawowy problem. Zmieniamy różne rzeczy, różne formy, nie pytając ludzi, którzy tutaj bezpośrednio pracują w młodzieżą. Oczywiście temat nauczania pozostaje na stole, ale dokładamy jeszcze konwencję PSL-u, bo nie chciałabym, żeby nam umknęła. Patrzę na zegarek, niestety mamy nie za dużo czasu, więc żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć na temat również tych wydarzeń politycznych, to lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i propozycja tejże partii. My powiemy wam sprawdza, bo rządzący mówią, że ich wiarygodność to jest ich najlepsza marka. To sprawdzimy waszą prawdomówność. Czy naprawdę chcecie trwałego dobrobytu dla Polski? Zgłosimy projekt w najbliższym tygodniu i będziemy zbierać pod nim podpisy. I to będzie dla was test waszej wiarygodności, prawdomówności i waszych intencji. Złożymy poprawkę o zmianę w konstytucji i wpisanie członkostwa w Unii Europejskiej do polskiej konstytucji. To jest test wiarygodności. To pan
Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas konwencji w Warszawie, prawda? Nie mylę się, panie pośle. Głosem krzyczał. Ja dołożę do tego jeszcze kwestię chociażby związaną z wymyślonym zagrożeniem prywatyzacją lasów. Wtedy też żeśmy złożyli w Sejmie projekt zapisu do Konstytucji, że lasy są trwałą wartością, nie podlegają prywatyzacji. Wtedy także PiS głosował przeciw. Więc, a po co ta Unia Europejska w Konstytucji? Panie Pani się wszystko źle kojarzy. Przyjaźń ze Związkiem Sowieckim wpisane do Polski. Ja mówię o przyszłości, a pani ciągle w przeszłości.